Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wspólnie wykonamy takie bezpalcowe rękawiczki, takie mitenki. I tak, widzicie, tak się prezentują. Na dłoni są dwustronne, bo możemy ubrać je tak, żeby kokardka była tu. Albo tu. Do wykonania ich ja użyłam włóczki, tak jak przy poprzedniej robótce, włóczki z Dilza. Tutaj macie informacje o niej. I tak, motyk ma 150 metrów, 50 gram waży, zalecane szydełko. Zalecane szydełko 4 mm. I ja z tego motka spokojnie jestem w stanie zrobić dwie takie rękawiczki. Oprócz tego użyłam jeszcze szydełka 3,5 mm. Potrzebujemy jeszcze igłę i nożyczki. I to już wszystko. Zachęcę Was tylko jeszcze do łapeczki w górę, subskrypcji i dzwoneczka. I możemy wziąć się do pracy. Zaczynamy od wykonania 30 oczek łańcuszka. No najpierw pętelka, a potem lecimy 30 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I tak tutaj długość też możecie według siebie ustalić. No ja tą włóczką robiąc i tym szydełkiem 3,5 mm, to tak, z wykończeniem, bo tutaj będziemy wykańczać naszą rękawiczkę, ma ona 19 cm. Widzicie? Jakby tu jeszcze chwycić tu i tu. No, 19,5 cm. Jeżeli chcecie ją zrobić dłuższą, no to oczywiście więcej oczek musicie ciągnąć. I teraz tak. Nawijamy włóczkę na szydełko i opuszczamy raz, dwa, trzy oczka i wbijamy się dopiero w czwarte oczko od szydełka. Raz, dwa, trzy i dopiero w czwarte oczko się wbijamy i robimy w tym czwartym oczku słupek. I teraz do końca w każdym naszym tutaj oczku, przepraszam, musimy wykonać po słupku. Na jedno oczko przypada jeden słupek. Jak zobaczycie, wzór na tą mitenkę jest bardzo, bardzo prosty, bo w sumie będziemy posługiwać się samymi słupkami. I przy okazji tutaj Wam pokażę, jak fajnie prosto robić taki prostokąt bądź kwadrat, taką naszą robótkę. W każdym jednym tutaj oczku musimy zrobić słupek. Oczko po oczku, słupek za słupkiem. Już myślę, jestem praktycznie w połowie. Oczywiście tego rzędu. Bo do końca tej rękawiczki to jeszcze troszeczkę zostało. Jeszcze parę oczek. To widzicie, pierwszy nasz rządek się będzie zwijał, ale później już fajnie będzie nam się wszystko prostowało. Tak. (Śmiech)
4 słupki. Raz, dwa. Oj. Dwa. Trzy. I cztery, czwarty słupek. I tak widzicie. Samymi słupkami tutaj nasz pierwszy rząd, nie licząc wykończeń, ma 15 cm. I tutaj dołożymy jeszcze nasze muszelki na koniec, wam pokażę. I tak jak mówiłam, będzie miał 19 cm. I teraz tak, następne i każdy jeden rząd, nie okrążenie, będziemy zaczynać od trzech oczek łańcuszka. I tak, obracamy naszą robótkę. I widzicie, nasze trzy oczka są nad pierwszym słupkiem i będziemy się zawsze wbijać w drugi słupek. Oczywiście przy rozpoczęciu okrążenia. Przepraszam, rzędu. I teraz już nad każdym jednym słupkiem wykonujemy po słupku. I tak, ja żeby wykonać te moje rękawiczki, wykonałam w sumie 18 rzędów. Tylko musicie wziąć pod uwagę, że ja mam naprawdę dość spore dłonie. Także jeżeli ktoś ma mniejsze rączki, no to wiadomym, że musi ilość tych rządków dostosować pod siebie po prostu. I każdy jeden słupek musimy tutaj wykorzystać i nad każdym słupkiem zrobić słupek. Tak. Słupek nad słupkiem. Widzicie, tu już się dużo przyjemniej kolejny rząd robi. Już nam się tak nie zwija ta włóczka. Do końca. I tak robię do końca, żeby wam pokazać tutaj, jak tu w naszym ostatnim łańcuszku zrobić. I robimy tak. Doszukujemy się. Raz, dwa, trzeciego oczka. I w tym trzecim tu oczku robimy po prostu słupek. I to jest cała filozofia, tyle naszej ciężkiej, że tak powiem, pracy. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Obracamy pracę. I często popełniany jest błąd, że się wbija człowiek tu w pierwsze oczko. A my patrzymy na słupki tak, żeby był słupek nad słupkiem. I wtedy nam ładnie, równo tutaj praca wychodzi. Nigdzie nam się liczba słupków nie zwiększa. Ewentualnie się możemy tak zakręcić, jak teraz widzieliście. I widzicie, jak bardzo ładnie i prościutko nam tu wychodzi. Ja w sumie robię 18 tych rzędów, czyli jeszcze 16. Wracam do was pokazać, jak kończyć naszą rękawiczkę. Tutaj mam 18 rzędów. Widzicie, jak ładnie prościutko tutaj boczek wyszedł. No i teraz zszywamy naszą rękawiczkę. Robimy to półsłupkami. I tak, ja zszywam przez 9 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I tak, tutaj mam niteczkę, gdzie zakończyłam. I tak wbijam się w pierwszy słupek i robię półsłupek. Teraz chwytam dwa tutaj równoległe słupki i tutaj też robię półsłupek.
Tu jest trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, półsłupek. Przez 9 półsłupków tutaj poszywałam. I teraz odliczam sobie od końca również 9 półsłupków, bo te nasze rękawiczki możemy mieć, jak widzicie, można powiedzieć dwustronne, bo jeżeli chcemy mieć kokardkę, którą oczywiście zaraz wykonamy tu na dole, to ubieramy tak, a jak chcemy mieć na górze, to po prostu zmieniamy rękę i mamy, przepraszam, tutaj na górze, więc liczby tu naszych zszyć muszą być równe, więc odliczamy 9 słupków, 2, 4, 6, 8, 9. Oczywiście, jeżeli macie dłuższe te rękawiczki, no to po prostu odliczajcie sobie równą ilość tutaj. I pozostaje mi 2, 4, 6, 8, 9, 10 słupków. I teraz nad każdym z tych 10 słupków wykonuję po prostu oczko ścisłe. Obrabiam tutaj jedną stronę. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Z jednej strony mam ładnie obrobione i teraz tutaj też muszę odliczyć 9 słupków. 2, 4, 6, 8, 9. Złączyć obie strony i do końca już tutaj zszyć. Jeszcze raz. 2, 4, 6, 8, 9, czyli to jest tutaj. Tak, tak. I półsłupkami jedziemy do końca. Pozostaje nam tylko jeszcze obrobić ładnie przód i tył i wykonać kokardkę. Tak. Tak. Jeszcze dwa półsłupki. Tu się wbijamy w samą górę. Półsłupek. I już prawie koniec. Oczywiście, jeżeli nie chcecie obrabiać tak, jak tutaj ja obrobiłam takimi muszelkami, to możecie taką zwykłą mitemkę już sobie zostawić. Oczywiście obracamy na lewą stronę i gotowe. Ale ja pokażę Wam, jak to wykonałam. Obrabianie zaczynamy od tego, że na każdym tu słupku musimy wykonać po dwa półsłupki. Tu między słupkami nic nie robimy, tylko na słupkach po dwa półsłupki. I lecimy dookoła. Może tu już raz nie będę zamęczać. Po prostu na każdym tu jednym naszym słupku wykonujemy po dwa półsłupki, aż nie dojdziemy tutaj do samego końca. Tutaj na ostatnim słupku zrobiłam dwa półsłupki i teraz wbijamy się w pierwszy półsłupek, nad pierwszy półsłupek, który tu zaczynaliśmy. Robimy oczko ścisłe i teraz obracamy naszą pracę tak, że będziemy robić w drugą stronę. A robimy tak, że omijamy raz, dwa oczka, wbijamy się w trzecie, w trzeci półsłupek, przepraszam, i w tym trzecim półsłupku robimy 5 słupków. W tym jednym. 2, 3, 4 i 5. 5 słupków. Teraz znowu omijamy dwa oczka tutaj, wbijamy się w trzecie i robimy oczko ścisłe. I znowu raz, dwa omijamy, wbijamy się w trzecie i w tym trzecim robimy 5 słupków. 2, 3, 4, 5, dwa oczka omijamy, raz, dwa, w trzecie się wbijamy, oczko ścisłe. I znowu raz, dwa. Omijamy, wbijamy się w trzecie i robimy w tym oczku 5 słupków. 2,
3, 4 i 5. Znowu raz, dwa omijamy, w trzecie się wbijamy, robimy oczko ścisłe, raz, dwa omijamy, wbijamy się w trzecie i robimy 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i 5 słupków. Dwa, tutaj oczka, pół słupki omijamy, w trzecim robimy oczko ścisłe i znowu raz, dwa omijamy, wbijamy się w trzecie i 5 słupków. 2, 3, 4 i 5. 2 omijamy, oczko ścisłe. I widzicie, tu mi zostało troszkę mniej miejsca. A więc tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5 oczek. Więc tak, dwa sobie ominę. A przepraszam, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa oczka sobie ominę. Raz, dwa. Albo nie, ominę sobie jedno oczko i w tym zrobię 5 tych naszych słupków. Po prostu sobie musicie tak wykalkulować, żeby mniej więcej w połowie się wbić, żeby to w miarę symetrycznie wyglądało. 4, 5, 2, 4, 5 i teraz wbijam się tutaj w początek, tu gdzie zaczynałam, robię oczko ścisłe zamykające tą niteczkę, ucinam i jedną stronę już mamy obrobioną. Widzicie, jak obrócimy na drugą stronę naszą pracę, to szwu w ogóle nie widać, a nasze tu muszelki mają bardzo ładny tutaj kształt. Tak samo identycznie robimy z tej strony i bierzemy się za kokardkę. Pokażę Wam jeszcze, jak zaczynam z drugiej strony. Robimy małą pętelkę. Tą pętelkę pod pierwszy. Tutaj mamy szew. Przeciągamy pod pierwszym naszym słupkiem. Robimy oczko ścisłe. I tutaj wykonujemy dwa półsłupki teraz. I dalej już tak jak poprzednio, na każdym słupku po dwa półsłupki. Tutaj w naszym szwie robimy jeszcze półsłupek. Wbijamy się w pierwszy półsłupek, tam gdzie zaczynaliśmy. Robimy oczko ścisłe. Obracamy naszą pracę. Omijamy raz, dwa oczka, wbijamy się w trzecie i wykonujemy tak jak poprzednio 5 słupków. 3, 4 i 5. Dwa oczka, raz, dwa. Opuszczamy, wbijamy się kolejne, robimy oczko ścisłe i lecimy dookoła, tak jak z tej strony. Widzicie? Z dwóch stron mamy obrobione. Ja już obróciłam moją pracę, tak szwu w ogóle nie widać. Niteczki chowamy właśnie w tym szwie. Ucinamy, oczywiście uważając na naszą pracę. I pozostaje nam zrobić już tylko kokardkę. Naszą kokardkę zaczynamy od wykonania magicznego kółka. Teraz 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5 i raz, dwa, trzy razy nawijamy włóczkę na szydełko i wykonujemy słupek potrójnie nawinięty na tym naszym magicznym kole. Takich słupków musimy wykonać w sumie 5. Drugi. Trzeci,
czwarty i teraz piąty. Mamy 5 słupków potrójnie nawiniętych. Teraz robimy 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj na kółku oczko ścisłe. I znowu 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4 i 5. Teraz znowu 5 słupków potrójnie nawiniętych. Dalej pracujemy na tym naszym kółku. I lecimy. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty słupek potrójnie nawinięty. I piąty. Teraz tylko 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Robimy oczko ścisłe na naszym kółeczku. Oczko łańcuszka, żeby to nasze oczko ścisłe zamknąć. Zaciskamy kółko i ucinamy trochę dłuższą tą nitkę. A to dlatego, że teraz wyciągamy tą nitkę i tak najpierw obkręcamy tą naszą krótką nitkę tutaj dookoła. A teraz w drugą stronę obkręcamy tą naszą dłuższą niteczkę. Bierzemy igłę. I wbijamy się tutaj z tyłu w to nasze owinięcie. 2-3 razy tak, żeby to chwycić mocniej. I nie pozostaje nam już nic, tylko doszyć kokardkę tam, gdzie chcemy. Możemy tak jak u mnie tutaj na końcu, możemy na środku. To już jest zależne tylko od Was. Kokardka doszyta i nasze rękawiczki są gotowe. Chwilka pracy, a efekt jest taki, jak widzicie. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy filmik. Zachęcam serdecznie do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli tak było, do subskrypcji, dzwoneczka i do sekcji komentarzy. Dziękuję Wam ślicznie, że ze mną jesteście, kochani. Wszystkiego dobrego i powodzenia!